Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście program Republika Rano. Czas na kolejnego gościa. Jest nim pan Grzegorz Majewski, rolnik, ośrodek protestu Elbląg. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście za chwilę powiemy o tych protestach, o zapowiadanym spotkaniu premiera Donalda Tuska z rolnikami, ale na początku chciałabym powiedzieć o decyzji, która wczoraj zapadła w Brukseli. Myślę, że to jest bardzo istotne z punktu widzenia interesów polskich rolników, no i nie tylko, ponieważ oczywiście te protesty trwają w całej Europie. Wczoraj Komisja Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim przegłosowała zgodę na zawieszenie ceł i kontyngentów na import towarów z Ukrainy i Mołdawii. Tutaj jest mowa o czerwcu 2025 roku. Do tego czasu ten import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy ma być bezcłowy. No, warto podkreślić, że jeszcze kolejne głosowanie to jeszcze nie jest decyzja ostateczna, ponieważ ostatecznie musi to zatwierdzić Parlament Europejski, ale wszystko wskazuje na to, że Parlament zagłosuje tak samo jak Komisja. Czyli z jednej strony rolnicy protestują, wychodzą na ulicę, Donald Tusk zapowiada propozycję, no a z drugiej strony w Brukseli zapadają takie decyzje. Jakie pana zdaniem są szanse w ogóle na pozytywne rozpatrzenie waszych postulatów? Szanse jak najbardziej są pozytywne i na to liczymy, że w końcu te działania pana premiera czy całego rządu będą takie, jakie oczekujemy. I wpływ na Komisję Europejską też będzie. Tak jak pani wspomniała, nie tylko Polska, tylko pozostałe kraje europejskie też protestują, też mają podobne postulaty do naszych, więc myślę, że przyjdzie w końcu ten czas, kiedy te decyzje będą podejmowane w obronie naszych interesów, a nie przeciwko nim. Powiedział pan, że liczy pan na pozytywne decyzje, na działanie ze strony premiera. Wiemy, że jutro Donald Tusk spotka się z przedstawicielami niektórych grup rolniczych o godzinie 10 w Warszawie. No, czego się pan spodziewa po tym spotkaniu? Czy tutaj jakieś konkretne rozwiązania zostaną położone na stole? Miejmy nadzieję, że pan premier dotrzyma słowa i tak jak wspomniał na konferencji, przyjdzie z nami już z konkretnymi rozwiązaniami i mamy nadzieję, że te rozwiązania będą zmierzały do tego, żeby te nasze postulaty były spełniane, żeby ta sytuacja w końcu została unormowana i że w końcu rząd zacznie działać, a nie tylko obiecywać. Jakie rozwiązania są zatem dla pana satysfakcjonujące? Co byłoby takim rozwiązaniem optymalnym? Czy możemy tutaj mówić o jakichś kompromisach z obu stron? Na ten moment oczekujemy, co powie pan premier. Rozwiązaniem optymalnym jest spełnienie naszych postulatów. Mamy świadomość, że to jest ciężkie do zrobienia na już, na teraz, więc oczekujemy, jakie propozycje tutaj pan premier złoży. Ustosunkujemy się do nich i podejmiemy dalsze działania. Dalsze działania, czyli, bo już słyszeliśmy w Warszawie, że 20 marca rolnicy planują blokować swoje miasta. Tak. Po tym, już nawet przed marszem, były prowadzone dalsze rozmowy ze wszystkimi liderami ogólnopolskimi i taką podjęliśmy decyzję, że 20 marca z powrotem wychodzimy na ulicę. Będziemy robić to lokalnie, będziemy robić to w maksymalnej ilości miejsc, jakie uda nam się zgłosić. I na ten jeden dzień od godziny 7 do godziny 19 sparaliżujemy Polskę. Mamy nadzieję, liczymy się na to, że społeczeństwo nas zrozumie, ale po też wydarzeniach, które miały miejsce 6 w Warszawie, musimy troszeczkę też jakby uspokoić sytuację. Wracamy do protestów mniejszych, lokalnych, ponieważ tylko w tych protestach uda nam się uniknąć tego, co miało miejsce w Warszawie w środę. Czyli całej masy prowokacji, która doprowadziła do tych zamieszek. No właśnie, pan był obecny podczas tych protestów 6 marca w Warszawie. Rzeczywiście to słowo, które cały czas się przewija, to jest prowokacja. Zatem kto kogo prowokował? Do czego tak naprawdę doszło w Warszawie 6 marca pana zdaniem jako świadka tych wydarzeń? Co prawda zbieramy jeszcze tutaj wszystkie informacje, wszystkie nagrania od kolegów, którzy tą całą sytuację nagrali. Natomiast z tych informacji, które posiadamy w tym momencie, wszystko zaczęło się od prowokacji. Tutaj jesteśmy przekonani, że pierwsze zaczepki czy pierwsze kamienie, które leciały, nie poleciały od strony rolników. Po interwencji policji ta cała sytuacja bardzo mocno się rozgrzała i oczywiście wymknęła się spod kontroli. Ale tak jak mówię,
nie wierzymy i z tych informacji, które posiadamy, nie wyszło to od strony rolników. Mamy informacje odnośnie tego, że było kilka osób bardzo agresywnych, które doprowadziły do tej lawiny, która niestety miała miejsce. Ale rozumiem, że macie materiały dowodowe, bo też wielokrotnie podkreślaliśmy to w naszych programach, że dobrze, że rzeczywiście żyjemy w czasach kamer, telefonów, smartfonów, mediów społecznościowych i rzeczywiście te nagrania są. Tak, no, od wszystkich protestujących poszczególni liderzy zbierają te nagrania, analizujemy je. Też zależy nam na tym, żeby wyjaśnić tę sytuację. Też jesteśmy przeciwni jakimkolwiek takim wybrykom na strajkach. Nie jesteśmy po to, żeby niszczyć, nie jesteśmy po to, żeby walczyć z policją i absolutnie tego nie chcemy. Przy tej ilości ludzi, która była w środę w Warszawie, niestety nie udało się zapobiec tym zamieszkom, pomimo tego, że nasze nastroje są już bardzo takie zdesperowane i że jesteśmy naprawdę na skraju już wytrzymałości i finansowej i takiego zachowania spokoju. Natomiast na pewno te pierwsze zaczepki nie poszły od strony rolników. Też dążymy do tego, żeby to wszystko wyjaśnić. Mam nadzieję, że przy współpracy z policją uda nam się ustalić, kto tak naprawdę to rozpoczął. W środę udaliście się pod Sejm właśnie, czy liczyliście, że ktoś wyjdzie do was, że może będzie to, no jeśli nie premier Donald Tusk, to chociażby Michał Kołodziejczak, który wielokrotnie podkreślał, że jest jednym z was, też początkowo brał udział w tych protestach, fotografował się na traktorze, wrzucał te zdjęcia do mediów społecznościowych. No i właśnie, nie było go w tym dniu. Czy liczyliście, że jednak ktoś z przedstawicieli rządowych wyjdzie do was w środę, a nie w sobotę? Liczyliśmy przede wszystkim, że zostaniemy troszeczkę inaczej potraktowani. Poszliśmy z petycją do kancelarii pana premiera i nie zostaliśmy nawet wpuszczeni do środka. Zostaliśmy przyjęci w tak zwanym przedsionku. Wyszły do nas dwie panie, które przyjęły tą naszą petycję. I na dobrą sprawę usłyszeliśmy tylko stwierdzenie, że pan premier ma w tym momencie ważniejsze sprawy, żeby wyjść do nas i porozmawiać z rolnikami. Troszeczkę poczuliśmy się zniesmaczeni tym wszystkim, zignorowani. Troszeczkę poczuliśmy się zawiedzeni, że właśnie rozumiemy, że pan premier mógł mieć jakieś w tym momencie ważne zajęcie, ale nikt z Rady Ministrów nie wyszedł do nas. Byliśmy małą grupką, chcieliśmy zamienić dosłownie kilka zdań, zostawić tę petycję i to nasze takie rozczarowanie było duże po wyjściu z kancelarii. Natomiast pod Sejm przyszliśmy, żeby dołączyć do myśliwych, ponieważ razem wspólnie protestowaliśmy. Natomiast już pod Sejmem, jak dotarliśmy na miejsce, miały miejsce te wydarzenia, które już szeroko krążą w internecie. I tak jak mówię, no, też ze swojej strony dążymy, żeby to wszystko wyjaśnić i sprostować, od czego to się tak naprawdę zaczęło. A wiele osób mówi, że rząd Donalda Tuska gra na przeczekanie, że po prostu myśli, wie, że rolnicy będą musieli wkrótce wrócić do prac polowych. Drodzy Państwo, dostałam informację, że rozpoczyna się właśnie konferencja posłów Michała Wosia i Jana Kantaka. Bardzo panu dziękuję. Przenosimy się już teraz na konferencję. Setki tysięcy rolników demonstrują w całej Europie. To rząd powinien coś zrobić.